Kaja, powiedz nam o swoich pierwszych wrażeniach po przybyciu do hotelu Hyatt. Hotel jest niesamowity. Nigdy wcześniej nie byłam w takim miejscu. Pokój jest ogromny, łazienka jest super i chciałabym mieć sama taki pokój. A Paulina, nasza Miss Polonia Ziemi Radomskiej, powiedz mi, jak odebrałaś konkurencję? Czy zdążyłaś się przyjrzeć dziewczynom, które przyjechały spoza Warszawy i z innych regionów? Tak, zdążyłam się przyjrzeć i dziewczyny są naprawdę na wysokim poziomie, można powiedzieć. Konkurencja jest spora, ale myślę, że damy radę i damy z siebie wszystko z dziewczynami. Agatko, ty jesteś doświadczoną już kosmetyczką, masz swój salon, wiesz, w jakim makijażu dziewczynom jest dobrze. Czy będziesz im pomagała tak na co dzień, przygotować się na próby, na wywiady do telewizji? Oczywiście bardzo chętnie, ponieważ chciałabym, żeby radomianki były najlepsze. Mam nadzieję, że będziemy się z dziewczynami tutaj dobrze bawiły. Liczymy na dobrą zabawę przede wszystkim. No a jeżeli któraś z nas zdobędzie jakiś tytuł, oczywiście będzie też miło. Pamiętaj, że wszędzie dookoła są ludzie. Może z wyjątkiem tylko, gdzie jest pozycja startu dla was. Tam będzie wysłonięte. Ale wszędzie dookoła, ale poza horyzontem. Czyli ta punkt wam za bardzo, ale wszystkie boki wasze z każdej strony mogą stać ludzi i was oglądać.